Karierą Filipa Heizera kieruje arcykapłanka, ma dar jasnowidzenia. Filip Heizer zawalczy z Gimperem w klatce. Przeciwnik prezentera ujawnił sekrety rywala, które miały wypłynąć na konferencji przed galą famy MMA. Zdaniem Gimpera Filip Heizer korzysta z usług arcykapłanki, która słyszy głosy i ma dar jasnowidzenia. Filip Heizer zawalczy w famy MMA. Gimper ujawnia sekrety rywala. Filip Heizer jeszcze niedawno był lubianym prezenterem telewizyjnym. Niestety to, jak pokierował swoją karierą, sprawiło, że fani zaczęli się od niego odwracać. W mediach cały czas pojawiają się informacje o aferach związanych z jego fundacją, a teraz wszyscy mówią o współpracy gwiazdora z famy MMA. Swego czasu Filip Heizer zarzekał się, że nie będzie bił się w klatce, ale najwyraźniej zmienił zdanie. Pieniądze, które dostanie za walkę z Gimperem, mają mu pozwolić na spłatę kredytu. Tymczasem rywal prezentera ujawnił, że jego przeciwnik ma zatrudniać cały sztab ludzi, wśród których obecna jest także arcykapłanka celebrytów. Filip Heizer zatrudnia cały sztab ludzi, ma 4 menadżerki i arcykapłankę. Na kanale YouTube Zgrzyt pojawiła się rozmowa z Gimperem. Podczas wywiadu rywal Filipa Heizera nie omieszkał zdradzić sekretów przeciwnika. Zdaniem YouTubera prezenter nic nie wie o walkach na famę MMA. Dziennikarz miał nie mieć pojęcia, jak odpowiadać na zadawane mu na konferencji pytania. Z nim nie ma gadki, niestety, on nie wie, gdzie jest, mówił Gimper, ujawniając, że Filip Heizer nie wie, jakie prawidła rządzą środowiskiem walk celebrytów. YouTuber pozwolił sobie także wypowiedzieć się na temat problemów wizerunkowych Filipa Heizera. On jest po prostu głupi trochę i robi idiotyczne rzeczy. To nie jest tak, że ludzie go nie lubią za to, że jest demonem i krzywdzi ludzi albo kogoś oszukuje hardo. Jest po prostu farmazoniarzem i głąbem, jeżeli chodzi o ruchy, które podejmuje w social mediach. Coś na odpedala, wyśmieje jakieś osoby z atakami lękowymi. On to robi, bo jest pajacem, głupkiem. A potem ma jeszcze idiotyczną strategię robienia z siebie ofiary, gadania o hejterach i przez to go ludzie nie lubią. Kropka, on tam wchodzi, żeby zmonetyzować nienawiść do siebie, stwierdził Gimper. W dalszej części rozmowy dowiedzieliśmy się, że Filip Heizer ma zatrudniać cały sztab ludzi. On z całą świtą człowieku chodzi, 5 osób za nim łazi. Ma 4 menadżerki i arcykapłankę. I to nie jest żart. On ma naprawdę arcykapłankę, która za nim chodzi i dba o energię wokół niego. Ja z nią rozmawiałem, i ona mówi, że wie, że ma dar jasnowidzenia, że słyszy głosy, opowiadał YouTube, przypominając, że swego czasu Filip Heizer dziękował kobiecie na Instagramie za ustawienie mu głowy. Ona mówi, byłam menadżerką celebrytów kiedyś, teraz zostałam arcykapłanką celebrytów, taką sobie obrałam ścieżkę, przestałem się z tym ukrywać. Kropka, te głosy i energia mówią jej, że Filip będzie gwiazdą międzynarodową, zdradził Gimper. Arcykapłanka Filipa Heizera miała też stwierdzić, że na konferencji famy MMA panowała lepka aura, bo ludzie się wzajemnie obrażali. Opiekunka prezentera miała mu doradzić, by nie wchodził w złe emocje.
Podobno właśnie dlatego Philip Heiser starał się nie odnosić do krytycznych słów Gimpera. On nie wchodzi w negatywną energię. On się skupia na tym, że kebab ratuje dziecku życie, zażartował na koniec YouTube.